Tramwaj zameldował się po raz pierwszy na Nowym Dworze. Przejazd próbny tramwaju ulicą Strzegomską był ważnym wydarzeniem nie tylko dla budowniczych trasy i MPK, ale również dla samych mieszkańców, którzy go widzieli i chętnie komentowali. Zbliża się chwila oddania całości wielkiej inwestycji pod nazwą Trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór. Przetestowany został odcinek do ulicy Rogowskiej, pozostało tylko sprawdzenie infrastruktury na samej Rogowskiej i pętli kończącej trasę. Wrocławski Port Lotniczy czeka wielka rozbudowa, kosztowna i długoterminowa, realizowana etapami przez wiele lat. Łącznie pochłonie 350 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zapewni powstanie nowej płyty postojowej, drogi szybkiego zjazdu, równoległej drogi kołowania i nowej płyty do odladzania. Rozbudowa powiększy też halę odbioru bagażu i liczbę gate'ów, czyli bramek prowadzących do konkretnych samolotów. Pierwsze prace rozpoczną się na przełomie tego roku, a całość rewolucji ma zakończyć się w 2026. Kiedy na zewnątrz jest ciepło i pada, jest duża szansa, że pogoda obdarzy nas bogactwem leśnych skarbów. Gdzie pojechać na grzyby? Mamy dla Was kilka propozycji. Począwszy od tych położonych najdalej od miasta, będą to Górysowie czy okolice schroniska Andrzejówka. Nieco bliżej Masyw Ślęży czy Lasy Milickie. A przy odrobinie szczęścia na grzyby traficie również w samym Wrocławiu, na przykład w Parku Szczytnickim czy Lesie Mokrzańskim. Pamiętajcie, że odpowiednio przygotowane grzyby wcale nie są ciężkostrawne, za to kryją w sobie bogactwo witamin i minerałów. A kiedy upały nie dają za wygraną, rodzi się pytanie, otwierać czy nie otwierać okna? Co dzieje się z temperaturą w pomieszczeniu, gdy w czasie upału postanowimy je przewietrzyć? Sprawdzili to naukowcy. Z przeprowadzonego przez nich eksperymentu wynika, że nawet niewielkie uchylenie okna może spowodować, że po kilku godzinach w mieszkaniu zrobi się goręcej, a temperatura wzrośnie niemal o 2 stopnie względem tej na zewnątrz. Wniosek nasuwa się sam. Nie warto otwierać okien w upalne dni, warto je za to zasłonić czymś szczelnym, by stworzyć dodatkową barierę dla promieni słonecznych. To pomoże zachować w pomieszczeniu bardziej komfortowe warunki termiczne. Sposobem na ochłodę w upalne dni może być też spędzanie czasu nad wodą, a we Wrocławiu można to robić aktywnie, uprawiając sport. Na Gliniankach można spróbować swoich sił w wakeboardingu, po Odrze popływać supem, a nawet żeglować czy zasiąść za sterem motorówki, by poczuć się jak na Mazurach, nie opuszczając granic miasta. To który sposób na ochłodę wybieracie? Po kolejne podsumowanie zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.